Hejka moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj rozpoczynamy, a raczej kontynuujemy waszą upragnioną serię daily vlogów na tym kanale. Jak się was zapytałam po nowym roku, co byście chcieli zobaczyć w 2023 na moim kanale, to 3/4 odpowiedzi to były vlogi. Miłego oglądania! Mamy dzisiaj środę, ja właśnie zbieram się, ogarniam i lecę na studia. Dzisiaj ogólnie miałam cały dzień wykładów od 9, ale mamy godzinę 12, bo jakoś nie za bardzo mnie ciągnie na te wykłady i rzadko się zdarza, że na jakiś chodzę i tak wszystkie materiały są przesyłane później nam na Teamsa. Na ćwiczeniach za to praktycznie zawsze jestem, ale mimo to, że dzisiaj jest dzień wykładów, to idę dosłownie 2 godzinki, wydaje mi się, że to będą max 2 godzinki, bo mamy projekt na zaliczenie do zaprezentowania. No i zrobiłyśmy go z dziewczynami i dzisiaj będziemy prezentować i tak naprawdę to tyle, będziemy miały odhaczone już wszystkie projekty. Dzisiaj w ogóle też powinny być wyniki mojego pierwszego kolokwium, które miałam w zeszłym tygodniu. Jeśli chodzi o naukę do tego kolokwium, to było tak, że na początku bardzo dużo się do tego uczyłam, bo robiłam notatki. Dosłownie codziennie siedziałam po 2-3 godziny i robiłam po prostu do tego notatki. Ale jak już zrobiłam te notatki i stwierdziłam, dobra, wystarczy się tego tylko nauczyć, to tak naprawdę zostawiłam to na dzień przed kolokwium i okazało się, że wcale to nie jest tak mało informacji i takich przyjemnych, jak mi się wydawało i że wcale nie pamiętam tak dużo zrobienia notatek, jak mi się wydawało. Jeszcze jedna taka kwestia. Pytaliście się mnie na jakimś filmiku, już nawet nie pamiętam, jaki to był filmik, czego używam do brwi i było to, moi drodzy, takie oto mydełko. I to jest mydełko, które aktywuje się, kiedy jest jakby nawodnione. Dlatego ja używam taki spray do twarzy. Psikam sobie tutaj raz i mam po prostu taki pędzelek i sobie nakładam po prostu produkt i następnie nakładam to na brwi. Także to było to, co używałam. To było chyba pod ostatnim filmikiem, tak mi się wydaje. Okej, moi drodzy, jestem ready. Proszę bardzo, zakładam chyba jeszcze bluzę, bo jest dzisiaj dość chłodno. Rano jeszcze dodatkowo padał śnieg i lecimy na studia. Także myślę, że tak oficjalnie już do was się odezwę, jak będę po zajęciach. Także buziak i widzimy się później. Zobaczcie, jaki słodziak z lungi zaspany. Boże. To jest największy śpioch na świecie. Po prostu ona śpi tyle, ile my wszyscy w domu nie śpimy razem, łącznie wszyscy. To jest naprawdę po prostu pies śpioch największy na świecie. A ja, moi drodzy, wróciłam już do domu. Już się zrobiło nawet ciemno na dworze. Po prostu nienawidzę zimy za to, że robi się ciemno o 16, o 15.30. Wiecie, jak normalnie wracam ze szkoły w okresie wiosenno-letnim, jak jest 15.30, to właśnie mam wrażenie, że mam po prostu cały dzień. A jak wracam ze szkoły o 16, zima, jesień, to mam wrażenie, że już zaraz idę spać. I to jest najgorsze, bo nie mam w ogóle energii. Dlatego stwierdziłam, że muszę z tym skończyć i definitywnie zacząć brać znowu witaminy, bo wcześniej witaminy brałam regularnie, a teraz znowu mam tak, że no nie biorę za bardzo, a to jednak bardzo, bardzo dużo wpływa i muszę je zacząć znowu brać, ale nieważne, teraz nie o tym, teraz o tym, że zaraz będę szła jeść obiad. Mama robi pyszne Buddha Bowl, którego ja w ogóle pierwszy raz jadłam na Hawajach. Tam to jest coś takiego bardzo popularnego, że mamy po prostu bowla, w którym są różne warzywa, na spodzie jest ryż, mamy na przykład łososia, kurczaka, możemy sobie wybrać generalnie co chcemy. To jest jakby takie niezłożone sushi, ale można to robić naprawdę różnych rzeczy, także to nie muszą być składniki od sushi. To jest pycha. A później będziemy jechali na trening rurkowy, chociaż bardzo, bardzo mi się nie chce, ale już opuściłam w zeszłym tygodniu. Ciężko mi jest się zawsze zmotywować, ale jak już pójdę, to się cieszę i mam takie jest, dobra, już nie mogę doczekać kolejnego tygodnia, a w kolejnym tygodniu znowu mam tak, że mi się nie chce. Siemka moi drodzy, zdaję sobie z tego sprawę, że jest dość ciemno, ale właśnie wracam z treningu. Dzisiaj trening był bardzo fajny i znowu nie żałuję, że na niego pojechałam, bo było naprawdę fajnie. I co, wracam teraz do domu. Wydaje mi się, że sobie zjem coś jeszcze, jakąś taką małą kolację. I wiecie, co jest najlepsze w dzisiejszym dniu? Że wracam sobie do domu właśnie po super treningu, a jutro mam odwołane zajęcia.
Dokładnie tak. Że nie mam jutro studiów. Jest planowane pójście na imprezę generalnie. Czwartki to jest taki dzień tygodnia dla studentów, kiedy są największe zniżki i tak dalej. Imprezy są najtańsze, drinki, alkohole i to wszystko w ogóle. I właśnie jeśli chodzi o Wrocław, to w czwartki zawsze jest tańsze żarcie. Właśnie jeżeli pokażesz legitymację studencką. Oprócz tego w czwartki takie miejsce we Wrocławiu, gdzie jest najwięcej klubów, czyli Niepolda, jest całe darmowe, wszędzie wejściówki są za darmo, gdzie wyjadę z Polski. Od razu lepiej. Teraz wracam do domku i widzimy się, jak wrócę. Hello, hello, moi drodzy, mamy drugi dzień. Dzisiaj jest czwartek i ja właśnie się obudziłam i lecę robić śniadanko. Wiecie, czego nienawidzę? Że jak mam dzień wolny, to ustawiam sobie najczęściej budzik 9, 9.30 i 10. I wiecie, 9 to jest taka godzina, że najlepiej, żebym o tej wstała. Później 9.30, jeżeli chcę sobie troszkę dłużej pospać. I 10 to jest taka, że naprawdę jak jeszcze jestem zaspana, to żebym wstała sobie o tej 10. Tylko, że o tej 10 później odpalam jeszcze 3 drzemki i wstaję 10.30. Tak dosłownie. Codziennie. Na dół? Chcesz iść na dół? Hello, moi drodzy, zjadłam śniadanie, zrobiłam pysznego omleta, takiego białkowego. I teraz co? Teraz ogarnę się i wejdziemy sobie na spacer z Luną. Najczęściej to jest tak, że jeśli chodzi o spacery z Luną, to ja wychodzę czwartek, niedziela, no i po prostu w tygodniu, jak jest jeszcze taki dzień, że trzeba wyjść, a na przykład moja mama ma jakieś inne plany, jeden spacer w ciągu dnia, ale to jest taki długi spacer, to jest taki ponad godzinny spacer, no a oprócz tego mamy ogródek, więc mamy ten plus, że nie musimy wychodzić z nią na trzy takie spacery w ciągu dnia, tylko po prostu wtedy, kiedy ona tylko chce, to sobie wychodzi na ogródek, a tak to wychodzi na jeden taki dłuższy spacer. Muszę kupić sobie koniecznie nową gąbeczkę do zalotki, bo ta wygląda już tragicznie. I mój ulubiony balsam, czyli ten z Kielsa, co był w kalendarzu adwentowym. On jest top, naprawdę. Tak mocno nawilża, że to jak mi się skończy, to na pewno kupię drugi. Teraz ubieram się szybko w dresik. No i lecę wysuszyć głowę i będę ready. Kiedyś jak wychodziłam na spacery, to zawsze słuchałam muzyki i dalej to często robię, bardzo to lubię, ale jednak słuchanie podcastu na spacerku to jest najlepsza rzecz na świecie. Dzisiaj wyważony podcast jest naprawdę super. Witam was już w domu, w moim pokoju i dzisiaj rano przyszła do mnie paczucha od Maybelline, z tego co mi się wydaje. Także otwórzmy to, nie wiem co tutaj jest, podobno ma być jakiś tuch. Ile ich jest? A Jezu, to teraz to nie wystarczy już do końca roku. W ogóle jaka ładna jest ta paczka, zobaczcie, nie dość, że ma tutaj taki piękny różowy wkład, to jeszcze takie piękne konfetti, także bardzo ładnie. No i mamy oczywiście tutaj bryskę, ale mamy tutaj ten oczywiście klasyczny fioletowy, tutaj ten czarny, który jest ciemniejszą wersją tego i tutaj mamy nowość, primer, słuchajcie, który jest kolorowy, takie bazy, które mają nam jeszcze dodatkowo wydłużyć rzęsy, to one najczęściej są białe, a ta jest po prostu z kolorem. Naprawdę polecam, a teraz wam pokażę moje ulubione kombo do rzęs. Uwaga, uwaga! Więc tak, jeszcze swoją drogą powiem wam bardzo śmieszną sytuację, bo jak byłam teraz na wyjeździe w Nowym Jorku, to jeszcze nie było premiery tej białej maskary właśnie w Polsce i słuchajcie, ja ją kupiłam w CVS-ie, czyli taka po prostu coś w tym stylu jak Rossmann w Polsce. Słuchajcie, kupiłam ją, a okazało się, że miesiąc później, po Nowym Roku po prostu premierę miała ta. Pierwszy tusz, który zawsze używam, to jest ten tusz. Fajne to, że ja go właśnie używam jako takiej troszkę bazy, z racji, że on super podkręca te rzęsy. Ja wiadomo, jeszcze używam zalotki, ale mimo wszystko ten tusz jeszcze utrzymuje po prostu ten skręt. I potem na to sobie używam po prostu tego tuszu. Najbardziej lubię w ogóle ten czarny, bo on jest właśnie bardzo, bardzo ciemny. Ten też jest bardzo fajny. One są do siebie podobne, tylko właśnie ten jest troszkę ciemniejszy. Powiedz mi, że jesteś fanką Maybelline, bez mówienia mi, że jesteś fanką Maybelline. W międzyczasie, co się nie odzywałam, to odkurzyłam dom, zjadłam obiad i wyszykowałam się na imprezę i proszę bardzo, tak się prezentuje mój outfit. Mam takie spodnie, dzwony, do tego koszulkę taką bez ramionczek, naszyjnik, kolczyki, do tego biorę nerkę i zaraz będę wychodzić na imprezę, ale nie będę siedzieć długo, bo miałabym jeszcze o jakiejś pomadce. Odpalimy sobie flesza.
I mam, słuchajcie, tutaj właśnie taką pomadkę z Stay Golden Cosmetics. Zamawiałam to przez internet, szło mi chyba jakoś z 3 tygodnie, bo to jest amerykańska strona. Jeszcze doliczyli mi cło, więc za tą pomadkę wyszła, no, dość spora cena, jak mam być szczera. Mini konturóweczka, dosłownie ona jest malutka, także spróbuję sobie teraz szybko obrysować usta. I mam również klej, który capi. W ten sposób bierzemy ten brokacik. Na koniec na makijaż psik psik, jak to mówię na TikToku. Pięknie. I uwaga, pokażę wam efekt końcowy tych ust w przybliżeniu z fleszem. Jest git. Okej, moi drodzy, ja teraz lecę, wychodzę na imprezę i widzimy się jutro. Elo, elo, moi drodzy. Skończyło się jak zawsze i cały dzień dzisiaj przeleżałam w łóżku przez kaca. Miałam o drugiej być już w domu, a o 2:30 dopiero wyjechałam. Teraz postanowiłam, słuchajcie, że zrobimy sobie zupę. Mam 19 lat, prawie 20, a jeszcze nigdy w życiu nie robiłam tak sama całkowicie zupy. Obserwuję Julkę Kosterę i widziałam, że ona razem ze swoim chłopakiem teraz cały czas się zachwycają zupą cebulową z Thermomixa. Po prostu robię ją cały czas. A ja kocham zupy, kocham cebulę i kocham zupę cebulową i stwierdziłam, że muszę to przetestować. Przepis jest cały na Thermomixie, możecie sobie go wyszukać. Ja będę robiła z połowy tej porcji, co tutaj jest, więc potrzebujemy 250 g cebuli przekrojonej na pół, 15 g oliwy z oliwek, 10 g masła, łyżeczka soli, szczypta pieprzu, 450 g wody, jedna kostka bulionu drobiowego. Ja nie mam bulionu drobiowego, ja mam tylko taką warzywną, ale to może być. I dodatkowo do tego 12 kromek bagietki. Ja nie mam bagietki, tylko mam chleb, 40 g sera Gruyère i ja kurde, jak zawsze mam Gruyère w domu, to dzisiaj akurat nie mam i tak samo wolałabym zamiast takiego zwykłego chleba właśnie jakąś bagietkę, dlatego pojedziemy sobie szybko do Biedronki, więc zakładam jakiś dresik, lecimy do Biedry. Nie no, ja jestem jakaś głupia, wzięłam torebkę z wczoraj, a przecież ja wczoraj nie jechałam samochodem i nie miałam kluczyków ze sobą. Dajesz mordeczko, za chwilkę wrócę, daj mi max 15 minut, obiecuję, przysięgam. I pod poduszka mam od niej zasłane łóżko, ciągle czuję wzrok, co przyniesie nowy rok. Mam to, moi drodzy. Nie było sera Gruyère. Nie było totalnie praktycznie żadnych serów. Wszystkie były w plastrach żółte. I wzięłam jakiś taki ser edamski i wzięłam cheddar. Wzięłam też sobie oliwki, proszę bardzo. Chciałam ją zawsze spróbować. Pamiętam, że kiedyś ona u nas była w domu, ale chyba nie zdążyłam jej spróbować. Także mam czekoladę Ferrero Rocher. Moi drodzy, też bagietkę, także mogę schować ten chleb, żeby była tak jak w przepisie oryginalnie bagietka. Gwóźdź programu, zakup życia, czyli Partino. Dokładnie tak. Udało się! O jest! Bardzo mi się ręce po wczoraj jeszcze trzęsą, ale... Ale ma ładny kolor! Piękny jest ten kolor, serio, taki cukierkowy. Ej, wiecie jak to pachnie? To pachnie jak moje dzieciństwo. Jak ja byłam młodsza, to jak wychodziłam z moją jeszcze starą koleżanką na dwór, to wtedy piłyśmy, jeszcze mój sklep w ogóle, ten, który tutaj mam teraz obok domu, jeszcze nie był Żabką, tylko był takim strasznie starym sklepem, w ogóle kiedyś obok niego był bar i pamiętam, to były strasznie stare czasy. I pamiętam, że my cały dzień pochodziłyśmy na rowery, huśtałyśmy się na huśtawkę, byłyśmy na placu zabaw, skakałyśmy sobie z huśtawy, po prostu cały dzień przesiadałyśmy po prostu na dworze. To pachnie jak, nie wiem czy one dalej są, ale jak były kiedyś te tymbarki w szklanych butelkach właśnie z kapslem i to pachnie jak arbuz mięta chyba, czy coś takiego było. Identycznie dosłownie mam flashbacki z dzieciństwa, po prostu mega, ale dobra, próbujemy. Okej, okay. Na pewno bardziej zapach jest intensywniejszy niż smak. I tak to smakuje to jak woda gazowana z malutką ilością jakiegoś takiego syropu arbuzowego albo coś w tym stylu. To jest smaczne, ale kurde, myślałam, że będzie bardziej tak intensywny ten smak arbuza. Bierzemy się za robienie naszej zupy cebulowej. To aktualnie się dusi, tak to jest nazwane, na obrotach 1 i w temperaturze 120 stopni, więc to jest naprawdę bardzo gorące. To ja pokroję po prostu sobie już bagietkę. Thank you.
Okej, guys, po kolejnych 10 minutach już możemy przechodzić dalej. Dwie łyżeczki mąki pszennej, bulion i kolejne 10 minut. Tak się, moi drodzy, prezentuje wersja przed piekarnikiem. Zobaczcie, ser się rozpuszcza i wygląda to bardzo ładnie. Nakładam teraz naszą zupkę. Tak ona wygląda. Naprawdę wygląda sztos, także teraz uwaga. Serio, aż mięśnianki pracują, bo naprawdę wygląda to fest ładnie. Staram się zgarnąć jeszcze ten ser, co jest, o właśnie, na dnie. Tak się prezentuje nasza zupka cebulowa. Jej jest naprawdę tutaj sporo na tym talerzu. I co? Robimy pierwszy test. Uwaga! Jest taka bardzo delikatna, ale jest naprawdę git, serio. W sensie ja lubię na przykład taką nie samą wodę, tylko na przykład jakby tutaj były jeszcze kawałki cebuli, ale tak jak mówię, troszkę za mocno ją po prostu zmieliłam. Teraz spróbujemy jeszcze tych grzanek, sobie też zamoczę w zupie. To jest to, moi drodzy. Udało się, wow. Dobra, ja sobie teraz wcinam, dokończę jeść moją zupkę i widzimy się później. Hejka, moi drodzy, witam was drugiego dnia. Obudziłam się, umyłam zęby, ogarnęłam, przybrałam się w te same rzeczy co wczoraj. Nie oceniajcie mnie, kto jak jest w domu, ubiera się w coś innego. Ale chciałam wam pokazać to. Czy wy to widzicie? Przez całą noc sypało i jest po prostu tyle śniegu. Patrzcie. No po prostu tego jest pełno. Dosłownie pełno. Masakra. Ale zamykam, bo jest dość zimno. Dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za oglądanie tego pierwszego daily vloga w 2023 roku na moim kanale. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu vlogów, czy chcecie, żeby mój content się teraz opierał na właśnie takim vlogowaniu, lifestyle'owaniu i tak dalej. Także co, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka i widzimy się już niedługo w kolejnych filmikach. Buziak!